Witam serdecznie dzisiaj o poranku. 20 tysięcy i euforia na giełdzie. Co się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnych wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch miejsc. Z platformy XStation i z Bloomberga. 20 tysięcy i euforia na giełdzie. Co się dzieje? Wczorajsza sesja była niezwykle pasjonująca, fascynująca naprawdę. To, co się wczoraj wydarzyło, moim zdaniem może przejść nawet do historii rynków finansowych. Oczywiście rynek dyskontował wczoraj dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej reakcji oczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo mocnymi spadkami, z potencjałem wywołania bardzo mocnego impulsu spadkowego, nawet krachu, ale kolejne minuty i kolejne godziny przyniosły nam odwrócenie tych tendencji i rynek wrócił na najważniejsze poziomy. Natomiast za chwilę przejdziemy do giełd papierów wartościowych, ale jeszcze zobaczmy, jak zachowują się oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że systematycznie z miesiąca na miesiąc oczekiwania inflacyjne dla przyszłego roku, za 2 lata, za 5 lat i nawet za 6 lat systematycznie spadają. I być może inwestorzy faktycznie będą zakładać, że te dane, które wczoraj poznaliśmy, które nie trafiły w prognozy inflacyjne, są tylko wypadkiem przy pracy, a spadek inflacji w Stanach Zjednoczonych cały czas będzie miał miejsce. Następny wykres też sygnalizuje nam, że rynek oczekuje, że wkrótce, w następnych miesiącach i kwartałach, inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie spadać. No i oczywiście będziemy obserwować, jakie będą zmiany nastawienia Fedu co do przyszłych stóp procentowych, ponieważ jeżeli już skoncentrujemy się na tych zmianach dla przyszłych stóp procentowych, to widzimy, że dzisiaj o poranku po sesji na Wall Street cały czas rynek wycenia, że implikowana stopa procentowa w szczycie, w piku, czyli w marcu 2023 roku, osiągnie poziomy zbliżone do 5%, dokładnie 4,895%, czyli to są poziomy, które były wczoraj odczytywane pół godziny po danych makroekonomicznych, co przedstawiałem w wczorajszym popołudniowym wpisie, więc jestem bardzo zaskoczony, że tutaj niewiele się zmieniło, że rynek prawie cały czas wycenia, że stopy procentowe dojdą w Stanach Zjednoczonych być może nawet do 5%, a giełda papierów wartościowych wzrosła. No i trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, co się stało, że wczoraj była euforia na giełdzie. Następny wykres pokazuje, jak zachowały się te obligacje amerykańskie. No i widzimy, że po oczywiście gigantycznej zmienności generalnie wracamy do poziomów, które były obserwowane wczoraj przed danymi makroekonomicznymi, czyli generalnie tutaj też niewiele się wydarzyło i zobaczymy, czy faktycznie rynek będzie tutaj zawracał na rentownościach poniżej poziomu 3,90, czy też jednak nawróci nad poziom 4%. Także widzimy, że poziom 4% na rentowności amerykańskich obligacji się broni i teoretycznie, gdyby bazować jednak na rynkowych stopach procentowych, nie na tych implikowanych wynikających z rynku pieniężnego, to sytuacja nie jest aż tak zła dla giełd papierów wartościowych, jak wynikałoby to z oceny rynku pieniężnego. No i sam indeks S&P. Wczoraj naprawdę euforyczne zachowanie, bardzo dynamiczne wzrosty, piękna biała świeca na indeksie giełdowym, na S&P, na Nasdaqu. I co jest najważniejsze, udało się znowu obronić 3600 punktów, czyli to potężne wsparcie, o których Państwu mówię od 2 tygodni. Dlaczego to wsparcie jest ważne? Jeszcze raz przypominam, wykres długoterminowy pokazujący, że to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna na wykresie tygodniowym, a dzisiaj kończymy tworzyć następną świecę tygodniową i wygląda na to, że będzie miała ona znów optymistyczny, prowzrostowy kształt, zachęcający do jakiegoś większego wzrostowego odbicia. No i oczywiście jestem bardzo ciekawy, czy przeniesie się to na inne klasy aktywów, że będzie, czy będzie to dzisiaj kontynuowane, jak rynek już ostatecznie zacznie dyskontować, zdyskontuje te dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, które za chwilę zobaczymy, jakie są prognozy i oczywiście jak ostatecznie zdyskontuje wczorajsze dane o inflacji. I garść statystyki. Gdyby wziąć pod uwagę sesje, podczas których indeks S&P stworzył nowe
roczne minima, ale jednak, że doszło do zamknięcia powyżej 1%, to na przestrzeni historii ostatnich 40 lat widzimy, że było kilka takich sesji. I co się stało? Miesiąc dalej generalnie indeksy giełdowe miały tendencję do wzrostu. No może z wyjątkiem września 2008 roku, kiedy te sesje miesiąc później, kiedy indeks S&P miesiąc później był zdecydowanie niżej, ale generalnie moim zdaniem statystyka jest optymistyczna i będzie zachęcała do tego, żeby jednak wykorzystać najbliższe dni i końcówkę października do kupowania indeksu giełdowego, akcji na giełdzie. Jeżeli zobaczymy, jak zachowuje się taki wskaźnik call-put ratio, czyli jak zachowują się inwestorzy względem opcji call i put, no to rośnie optymizm, czyli rośnie presja na to, żeby te opcje call na wzrosty były bardziej kupowane w cenie. Następny wykres pokazuje, że zmienność w ostatnim czasie także jest gigantyczna, ogromna. Mamy do czynienia z bardzo dużymi wahaniami, czyli daytraderzy się cieszą. Naprawdę bardzo dużo się dzieje na giełdzie. No i euforia na giełdzie i co się dzieje? Jaka może być interpretacja tego, że wczoraj, pomimo tego, że te stopy procentowe jednak faworyzowały scenariusze przełamania potężnych wsparć, rozpoczęcia głębokiej bessy, dyskontowania głębokiej recesji długotrwałej, dlaczego jednak te indeksy giełdowe poszły tak mocno w górę? Odpowiedź na pytanie może być kierowana w stronę Plunge Protection Team. Co to jest? To jest taki mechanizm utworzony przez największe instytucje finansowe w 1988 roku, czyli rok po ostatnim takim potężnym krachu na giełdzie na Wall Street, którego zadaniem jest uspokojenie rynków, wywołanie takich właśnie wzrostów w sytuacji, kiedy grozi rynkowi krach, mocny, dynamiczny impuls i wtedy instytucje finansowe, które tworzą tego typu zespół, interweniują na rynku, powodując, że nie dochodzi do rynkowego krachu, bardzo dynamicznych spadków. I jestem bardzo ciekawy, czy pojawi się informacja, że Plunge Protection Team wczoraj zainterweniował i to właśnie on doprowadził do tego, że doszło do bardzo dynamicznych wzrostów indeksów giełdowych i powstrzymania tendencji spadkowych. Jestem bardzo ciekawy. Tego typu tezy pojawiają się później, uzasadnienia pojawiają się dopiero po paru tygodniach, paru dniach od faktycznego zastosowania tego mechanizmu Plunge Protection Team. Także jestem także bardzo ciekawy, czy wkrótce pojawią się informacje, że PPT został uruchomiony podczas wczorajszej sesji i to właśnie dzięki temu mechanizmowi nie udało się rynkowi spaść poniżej poziomu 3600 punktów. Także no, zapowiada się dzisiaj bardzo ciekawa sesja, która może nam dać odpowiedź na pytanie, czy jednak zrealizuje się ten scenariusz, który pokazuje, że dla giełd, zwłaszcza dla indeksu Nasdaq, na przestrzeni ostatnich 30 lat to właśnie październik był najlepszym miesiącem podczas całego roku do stopy zwrotu, pozytywnej stopy zwrotu. I generalnie, czy będzie to zapowiedź tego, że czwarty kwartał także stanie się statystycznie najlepszym kwartałem dla giełd papierów wartościowych, ponieważ jak pokazuje ta statystyka z ostatnich 30 lat, to właśnie październik, listopad i grudzień takie zjawisko statystycznie ma miejsce. Jestem ciekawy, czy to, co się wczoraj wydarzyło, będzie kontynuowane, czy pewnego rodzaju rajd świętego Mikołaja, który generalnie może występować pod koniec roku, czy czasem nie rozpoczął się już teraz. Także trzymajmy kciuki, żeby faktycznie tak się stało i żeby ta statystyka się zmaterializowała, ponieważ jeszcze raz przypomnę, to, że nie udało się pokonać poziomu 3600 punktów na indeksie S&P, moim zdaniem oznacza, że rynek dyskontuje spowolnienie gospodarcze, a nie prawdziwą recesję w amerykańskiej gospodarce. Więc no, jako że giełda dyskontuje procesy gospodarcze, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości za 6 do 9 miesięcy, więc jeżeli indeks S&P obronił poziom 3600 punktów, myślę, że to jest dobra wiadomość dla procesów gospodarczych, które będą miały miejsce na początku 2023 roku. Oczywiście giełdy w Azji także ładnie rosną i to sygnalizuje, że powinniśmy być świadkami, że rynki europejskie także będą pod wpływem presji popytowej. Niemieckie obligacje, jak widzimy, także bronią okolic 2,40% na rentowności niemieckich papierów, czyli poziom także jest wykorzystywany do tego, żeby zagrać na jakąś formację podwójny szczyt. Niemieckie akcje powinny dzisiaj rozpocząć od sporych luk wzrostowych, kontynuacji tendencji wzrostowych, także jest dobrze.
No i te dzisiejsze dane makroekonomiczne. Dane twardo o sprzedaży detalicznej we wrześniu poznamy o godzinie 14.30 dla Stanów Zjednoczonych, a o godzinie 16.00 poznamy pierwsze wstępne dane za październik, czyli wstępny odczyt wskaźnika zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. I one mogą mieć oczywiście także duże znaczenie, więc bądźmy także czujni na to, jakie będą wydarzenia rynkowe po danych makroekonomicznych, w tym podczas dzisiejszej sesji. Przypominam, dzisiaj tworzymy świece tygodniowe i to także ma gigantyczne znaczenie. No i na następnym, teraz już przejdźmy do innych klas aktywów. Pierwszy będzie Bitcoin. Bitcoin, który także jest bardzo wrażliwy na globalny popyt na ryzyko, bądź też spadek popytu na ryzyko, ale w tym wypadku chciałbym pokazać, że ostatnie wydarzenia doprowadziły do pokonania tej rocznej linii trendu spadkowego, która w ujęciu dziennym jest pokonywana, natomiast w ujęciu tygodniowym jest ona w okolicach 21 tysięcy dolarów. I wniosek jest taki, że jeżeli gdybyśmy pokonali te opory w okolicach 20 500 dolarów, 21 tysięcy dolarów, to rynek kryptowalut uzyska sygnał, że najważniejsza kryptowaluta Bitcoin bardzo dynamicznie wspiera popyt na ryzyko, który się urodził na giełdach papierów wartościowych i jest szansa naprawdę na dynamiczny ruch wzrostowy, jako także formy gry na jakieś podwójne dno o kilkumiesięcznej charakterystyce na Bitcoinie. Tutaj także linia szyi w okolicach 24 tysięcy dolarów mogłaby być zarysowana. Także moim zdaniem dla Bitcoina także tutaj ocieplenie klimatu inwestycyjnego ma miejsce, więc teraz trzymajmy kciuki, żeby Bitcoin pokonał trwale poziom 20 tysięcy dolarów i kolejne opory, o których przed chwilą mówiłem. Popyt na ryzyko widać także na eurodolarze, który pomimo tego, że te rentowności i zwłaszcza te implikowane stopy procentowe poszły w górę, to nie doprowadził do umocnienia amerykańskiej waluty. Więc jeżeli dzisiaj okaże się, że nie ma presji na amerykańskiego dolara, jest presja, żeby go sprzedawać, to popyt na ryzyko powinien pojawić się zwłaszcza na tych wszystkich innych rynkach, które były w ostatnim czasie mocno sprzedawane, więc bądźmy bardzo czujni, ale pomimo tego moim zdaniem jest ogromna szansa, że zakończymy cały tydzień na parze dolar do jena na maksimach. To będzie sygnał, że rynek chce ruszyć w okolice 150 dolarów i mamy w tym tygodniu wybicie z konsolidacji górą i nawrót tendencji wzrostowej. Jeżeli jesteśmy na jenie, to widzimy, że strategie opcyjne dotyczące całego roku sygnalizują nam jednak, że rynek cały czas spodziewa się osłabienia jena japońskiego. Natomiast w perspektywie jednego miesiąca ta sama strategia sygnalizuje, że jest szansa na jakiś mocniejszy spadek par związanych z jenem, w tym wypadku dolar jena. Jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, to także na rynku funta brytyjskiego, bo bardzo wiele się dzieje. Każdy spadek poniżej poziomu 0,87 na eurofuncie sygnalizuje presję na funta brytyjskiego i być może dzisiaj będziemy świadkami tego, że te sygnały zostaną przeniesione na wykres tygodniowy. Jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku związanym z ryzykiem, to patrzmy także na parę Australia do jena. Tutaj także pojawił się popyt na ryzyko. Australia do jena wygenerowała impuls od poziomów technicznych, które mają znaczenie, więc jest szansa na także jakieś większe wzrostowe odbicie typu wzrost popytu na ryzyko. Jako że amerykański dolar się osłabia, ale te rentowności jakoś tak nie chcą mocno spadać, więc na razie złoto także jest pod wpływem raczej presji podażowej niż popytowej. Natomiast jeżeli rentowności faktycznie zaczną spadać, to w takiej sytuacji spodziewajmy się, jeżeli równolegle amerykański dolar będzie się osłabiał, że dojdzie do mocnego wzrostowego odbicia ceny złota. Jako że jesteśmy blisko ważnego wsparcia 1680 dolarów, to dzisiaj jest szansa moim zdaniem na to, że cena złota zakończy tydzień w okolicach tego poziomu i cały czas będą się ważyły losy wielkiej dwuletniej formacji podwójny szczyt na złocie. Na rynku surowcowym miedź także powinna pokazać, na co ją stać. W tym wypadku, jeżeli popyt na ryzyko faktycznie chce atakować, to ta najszybsza linia trendu spadkowego powinna być łamana. A ropa naftowa, jeżeli dzisiaj nie zakończy powyżej poziomu 90 dolarów, to będzie to zachęta do tego, by wieścić raczej nawrót tendencji spadkowej niż powrót do tendencji wzrostowej. No i oczywiście, drodzy Państwo, dlaczego 20 tysięcy? Chciałbym Państwu bardzo podziękować, ponieważ wczoraj wieczorem
Nasz kanał przebił 20 tysięcy subskrybentów. Ten poziom kamień milowy został trafiony. Bardzo Państwu dziękuję za każdą aktywność, za subskrybowanie, za komentowanie, za bycie na kanale, za propagowanie tego naszego tutaj miejsca, za liczne spory, za to, że budujemy tutaj lokalną naszą społeczność, naszą małą wspólnotę, więc jestem bardzo rad, jestem bardzo szczęśliwy, że po 16 miesiącach od utworzenia kanału jest nas aż 20 tysięcy samych subskrybentów, ponieważ unikalnych użytkowników kanału jest ponad 200 tysięcy, więc naprawdę tworzymy coraz większą tutaj grupę osób, która jest zainteresowana tym, jak wykorzystać rynki finansowe bez względu na to, co się na nich dzieje, do tego, żeby uzyskiwać na nich korzyści finansowe. Więc cieszę się bardzo niezmiernie i bardzo jeszcze raz chciałbym Państwu podziękować za to, że przekroczyliśmy wczoraj 20 tysięcy subskrybentów, ten kamień milowy, który jest ważny dla rozwoju kanału. No i teraz czas na polskie aktywa. Dzisiaj poznamy ciekawe dane o rachunku bieżącym polskim za sierpień o godzinie 14. Także poznamy ostateczną weryfikację danych o inflacji dla Polski o godzinie 10. Więc rynek także powinien być pod wpływem tych danych. Natomiast oczywiście główna presja na polskie aktywa będzie wynikała z globalnych presji wywołanych wczorajszym zachowaniem popytu na ryzyko. Amerykańskie obligacje, popyt na ryzyko pojawił się także, jest widoczny także na polskich obligacjach. Tutaj powrót pod poziom 8% na rentowności staje się faktem. No i rynek dzisiaj będzie nam odpowiadał na pytanie, czy jest naprawdę szansa na zagrywkę na podwójny szczyt na polskich papierach. Jeżeli tak się stanie, to rentowność powinna bardzo szybko zacząć spadać, bo rynek sobie przypomni, że mamy do czynienia teraz z aktywem, którego stopy procentowe, rentowność, punkty swapowe są tak duże, że warto tutaj pakować, inwestować, trzymać swój kapitał, zwłaszcza jeżeli ten euro-dolar pójdzie do góry, ponieważ to jest warunek kluczowy napływu kapitału do naszego kraju i w ogóle na wszystkich innych rynków, emerging market, w ogóle dla całego świata. Sytuacja techniczna par związanych ze złotym się zmieniła. Tutaj euro-złoty dynamicznie spadł pod poziom linii szyi, a czyli pod poziom najszybszej linii trendu wzrostowego, czyli mamy prowzrostowe dla złotego sygnały. Na parze dolar do złotego jest sytuacja jeszcze ciekawsza, ponieważ dokładnie teraz testujemy tą najszybszą linię trendu wzrostowego o miesięcznej charakterystyce. Wniosek jest taki, że jeżeli dzisiaj uda się dynamicznie pokonać poziom 4,89, to w takiej sytuacji dolar złoty także wygeneruje sygnały prozłotowe i zacznie sygnalizować, że mamy większe wzrostowe, raczej prospadkowe odbicie od poziomu psychologicznego 5 zł, co będzie oczywiście zachęcało do popytu na ryzyko i oczywiście jest wtedy także bardzo duża szansa, że warszawska giełda rozpocznie jakiś większy impuls wzrostowy. W tym wypadku moim zdaniem kluczowe będzie to, czy uda się pokonać to górne ograniczenie klina zniżkującego, które teraz jest w okolicach 1415-1420 punktów. Ten poziom moim zdaniem jest dzisiaj kluczowy. Jeżeli uda się go pokonać, dokonać zamknięcia powyżej tego poziomu, to sytuacja techniczna będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe na warszawskiej giełdzie w krótkim terminie, więc zapowiada się także pasjonująca sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. A gdyby doszło do pokonania, do wybicia górą z tego klina zniżkującego, no to tutaj zasięg wybicia sygnalizuje nawet potencjał 200-punktowego ruchu w górę, więc ruch w okolice 1650-1700 punktów jest w takiej sytuacji bardzo prawdopodobny, gdyby oczywiście zmaterializował się ten scenariusz opisany przed chwilą. Także zapowiada się fascynująca sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia. Na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę pięknego dnia i oczywiście wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.